gospodarstwie posiadamy ciągnik John Deere 6930, jest to wersja premium. Ciągnik zakupiliśmy jako nowy w 2009 roku. Ciągnik o mocy 150 koni. Takie było założenie pod jakieś konkretne przeznaczenie, czyli ciągnik pracuje na zmianę z drugim ciągnikiem. Sprzęt, który obsługujemy, to jest sprzęt, mamy 250, czyli żeby tutaj nie iść w koszty i nie mieć ciągnika, który obsłuży część sprzętu, a który nie obsłuży. Mamy dwa ciągniki takiej samej mocy, naprzemiennie w przypadku awarii, jeden ciągnik, drugi ciągnik mogą te same sprzęty podłączyć. Wyposażenie ciągnika, no tutaj skrzynia AutoPower, no jesteśmy zwolennikami właśnie tej skrzyni, przy jednym, przy drugim modelu mamy tą skrzynię. Ciągnik nie potrzebuje, to nie mamy jakichś tam niepotrzebnie wysokich obrotów, zadajemy mu określoną prędkość pracy i ciągnik podług obciążenia, jakie odczuwa, dobiera sobie do tej zadanej prędkości obroty silnika. No i automatycznie obroty silnika, mniejsze zużycie eksploatacyjne silnika, mniejsze zużycie paliwa. Na potrzeby naszego gospodarstwa w zupełności ten ciągnik nam wystarcza. Ciągnik w tej chwili ma 6700 godzin, ponad przepracowane, serwisowany jest w Kunie. Jakieś ewentualne naprawy, no bo to niestety nie ma rzeczy, które się nie psują. Jakieś drobne usterki były, Kun nam pomógł, jakieś akcje fabryczne to też w Kunie, wszystko na bieżąco podług numeru WIN załatwiamy. No, wyposażenie, szerokie opony do prac głównie w polu, ciągnik ma jeszcze drugi zestaw opon, bo w okresie wiosenno-letnim przekładamy go do rozsiewania nawozów, czyli pracuje z rozsiewaczem i pracuje z opryskiwaczem. Cały rok te ciągnik mocy 150 koni wykorzystujemy. Gdybyśmy mieli ciągnik większej mocy, powiedzmy 180-200 koni, troszkę śmiesznie by to wyglądało, że 200 koni na wąskich kołach sobie biega po polu z opryskiwaczem. Dlatego ta 150 jest taka dosyć bardzo uniwersalna. No, fakt faktem, że to maszyna nie jest tania i trzeba o nią dbać, czyli na czas wymiana oleju, na czas wymiana filtrów paliwowych, na czas wymiana oleju w skrzyni. No i ta skrzynia AutoPower nam służy. Mamy też drugi ciągnik na skrzyni AutoPower i ten drugi ciągnik na skrzyni AutoPower przepracował już w tej chwili ma 11300 godzin. Na 10 tysięcy zdecydowaliśmy się na wymianę skrzyni, jakieś tam drobne błędy zaczęły się pojawiać, no ale 10 tysięcy godzin na skrzyni bez awaryjnie, to i tak trzeba powiedzieć, że dosyć długo sobie przepracował.